Dwie paczki chipsów, karton mleka, 5 kajzerek, pół kilo pomidorów, paczka rukoli, 30 deka sera żółtego, pojemnik humusu. Justyna, co ty robisz? Myślałam, że będziemy nagrywać odcinek, a nie zbierać się do sklepu. No tak, ale miałyśmy jeszcze zaplanować przecież naszą pierwszą integracyjną imprezę i zbierz. No, ja rozumiem, ale wiesz, myślałam, że zaczniemy od daty, listy gości, a ty od razu bufet organizujesz? No ale odcinek, który miałyśmy nagrać, miał być wypełniaczu, nie? No tak. A czego potrzebujesz do listy zakupów? Kostka, kogo czego, sera. Sprytnie. Dzisiaj opowiemy Wam o dopełniaczu. Powiemy Wam, w jakich sytuacjach go używamy i jakie końcówki mają rzeczowniki w tym przypadku. Jeśli już je znacie, to pobawcie się w wyłapywanie ich w zdaniach. Jeśli jeszcze nie uczyliście się dopełniacza, zwróćcie uwagę na pogrubione litery w napisach. W drugiej połowie odcinka zbierzemy dla Was wszystkie końcówki, wszystkich rodzajów i wyjaśnimy zasady ich doboru. Dopełniacz to taki przypadek, który pojawia się we wszystkich tabelach gramatycznych jako drugi, zaraz po mianowniku. Grzeczne dzieci wiedzą, że odpowiada na pytania kogo, czego i przydaje nam się dosyć często. Pierwsza sytuacja, w której przydaje się dopełniacz, to daty. Mówiłyśmy już o tym w tym odcinku, a teraz tylko przypominamy. Nazwy miesięcy w datach podajemy w dopełniaczu. Nie mówimy więc 3 maj, tylko 3 maja, bo to jest trzeci dzień czego? Maja, a nie trzeci raz miesiąc maj w tym roku. No dobra, masz rację. Zacznijmy od terminu. Już patrzę do mojego kalendarza. 22 kwietnia odpada, bo mamy za mało czasu, a poza tym ludzie już mogą mieć inne plany. Tak, 3 maja Antek ma komunię, więc ja wypadam w ten weekend. A ja i tak od 30 kwietnia do 5 maja jestem najpierw w Berlinie, a potem w Wiedniu. No to co, 6 maja? 6 maja. Okej, to mamy termin. Druga sytuacja, w której używamy dopełniacza, to określanie przynależności. Kiedy mówimy, czyje coś jest, to wtedy właściciel jest w dopełniaczu. Długopis Agnieszki, bluzka Justyny, książka Antka. Podobnie jest, gdy mówimy o ludziach i ich relacjach. Antek to syn Agi, Dorota to mama Justyny. No dobra Justyna, mamy termin, to ustalmy listę gości. No to myślę, że na pewno Natalia, pisz tam, Agata, tak, Dawid, tak. Może Kuba nawet przyjedzie. A co z osobami towarzyszącymi? Zapraszamy też? No myślę, że chłopak Natalii chętnie wpadnie, nie? No, dziewczyna Dawida chyba też. A koty Agaty? A pies dziewczyny Dawida? Dopełniacza używamy też wtedy, gdy mówimy o ilości. Takie wyrazy jak paczka, karton, zgrzewka, opakowanie, puszka, szklanka, ale też w miary bardziej lub mniej określone, kilogram, metr, tona, kawałek, dużo. One wszystkie wymagają uzupełnienia o rzeczownik. I ten rzeczownik jest właśnie w dopełniaczu. No to mamy termin, mamy listę gości, to pokaż, co tam napisałaś. Zaczęłam od picia. Zgrzewka piwa, 3 butelki wina, 4 kartony soku jabłkowego, butelka żubrówki. A co do jedzenia? Paczka chipsów, opakowanie rukoli, kostka sera, karton mleka, słoik majonezu, pół kilograma cytryn. Wiesz co, myślę, że część z tych rzeczy powinna mieć swoje lodówce, to może nie trzeba by kupować. O, to super, zawsze chciałam zrobić odcinek o tym, co Aga ma w lodówce. Chodź, pokażemy na lodówce. O nie, to bardzo zły pomysł. Odcinek przy lodówce to może innym razem. Nie dzisiaj. No co ty, Aga, nie ma się czego wstydzić. Pokazuj tą lodówkę. Aha, dobra, to teraz rozumiem ten problem. Ten odcinek chyba jednak będzie o tym, czego Aga nie ma w lodówce. Negacje to kolejna sytuacja, w której bardzo przydaje się dopełniacz. Jeśli w zdaniu twierdzącym mamy czasownik, który łączy się z biernikiem,
to w przeczeniu biernik zamieniamy na dopełniacz. Takie czasowniki to na przykład mieć, lubić, znać. Lubię kawę. Nie lubię herbaty. O, wypraszam sobie, nie jest tak źle. Mam na przykład słoik majonezu. Słoik majonezu mówisz. Aga nie ma słoika majonezu. Mam też opakowanie rukoli. Aga nie ma opakowania rukoli. Ale mam pomarańcze mam. Aga nie ma pomarańczy. Ale mam karton mleka. Aga nie ma kartonu mleka. No dobra, masz rację. Chyba jednak przydałyby się zakupy i dla mnie, i na imprezę. A, mówiłam. To co? Jedziemy do sklepu? Jedziemy. No to czas na końcówki. Mam nadzieję, że uważnie obserwowaliście je w naszych dialogach. W tym odcinku przedstawimy Wam podstawowe informacje na ich temat, ale jeżeli jesteście dociekliwi i chcielibyście wiedzieć więcej o alternacjach, końcówkach fakultatywnych w dopełniaczu, albo po prostu chcecie sobie poćwiczyć zdobytą właśnie wiedzę, to koniecznie zajrzyjcie na naszego patrona. Ale teraz wracamy do końcówek naszego dopełniacza. Najłatwiejsza sprawa jest z rodzajem nijakim. Dopełniacz w rodzaju nijakim ma zawsze końcówkę a. Spójrzcie na przykład. Mam jajko? Nie mam jajka. Kostka masła. Butelka wina. Karton mleka. Zgrzewka piwa. W rodzaju żeńskim najczęściej mamy końcówkę y. Pamiętacie, nie lubię herbaty. Ale jeżeli temat rzeczownika kończy się na k, g, l, i albo na spółgłoskę miękką si, ci, zi, dzi, ni, to wtedy mamy końcówkę i. Nie lubię też coli. Dwie butelki wody. Paczka mąki. Butelka żubrówki. Worek cebuli. Tabliczka czekolady. 10 deko szynki. Kawałek szarlotki. A może kawałek szarlotki i filiżanka kawy? Najpierw praca, potem przyjemność. W rodzaju męskim mamy dwie końcówki. A i U. Końcówkę A mają wszystkie rzeczowniki żywotne, czyli takie, które nazywają ludzi i zwierzęta, ale tej końcówki a używamy też do rzeczowników, które opisują rzeczowniki nieżywotne, które mieszczą się w tych kategoriach. Teraz będzie bardzo długa lista. Miesiące, sporty i gry, tańce, naczynia i sztućce, narzędzia, owoce i warzywa, waluty i marki samochodów. Jeśli więc nie lubicie grudnia, nie gracie w squasha, nie tańczycie walca, nie macie Mercedesa, nie lubicie ananasa ani selera, nie używacie śrubokręta i nie potraficie zjeść obiadu bez widelca, to jesteście takimi samymi malkontentami jak ja. A co z końcówką U? Najprościej byłoby powiedzieć, że występuje w pozostałych rzeczownikach, ale jeżeli jesteście bardziej skrupulatni i lubicie zapamiętywać reguły, to pewnie chcielibyście wiedzieć, że końcówkę U w dopełniaczu mają rzeczowniki nazywające środki transportu, pojęcia abstrakcyjne, rzeczowniki zbiorowe, substancje płynne i półpłynne oraz dni tygodnia. Butelka keczupu. Kubek jogurtu. Pudełko makaronu. Słoik majonezu. Pełny słoik majonezu. Kawałek sera. Nie kupiłyśmy pomidora ani ogórka. Ale mamy banana. To tańsze i chyba zdrowsze niż polski ogórek i pomidor o tej porze roku. To też racja. Na koniec została nam liczba mnoga. W rodzaju nijakim i żeńskim mamy końcówkę zerową, czyli odcinamy końcówkę i nic w jej miejsce nie wstawiamy. Nie znam tych dziewczyn. Nie lubię cytryn. Nie mam dwóch aut. Wzięłaś całą siatkę cytryn? To za dużo dla mnie. Może podzielę się z tobą.
Wzięłam je właśnie z taką nadzieją. Tak samo jak opakowanie marchewek i wytłoczkę jajek. A te 5 kajzerek też? Mhm. Super, bardzo dobry pomysł. W rodzaju męskim w liczbie mnogiej sprawa troszeczkę się komplikuje. Tutaj mamy do wyboru 3 końcówki, których możemy użyć. Dominującą końcówką, której używamy najczęściej, jest końcówka ów, ale mamy też końcówki y i i. Końcówki y używamy, kiedy temat rzeczownika, którego chcemy użyć w dopełniaczu, jest zakończony na szy, czy, dzy, dży, ży z kropką, rz lub c, a końcówki i używamy, gdy temat rzeczownika, którego chcemy użyć w dopełniaczu, jest zakończony na spółgłoskę miękką, czyli si, ci, zi, dzi, ni oraz l i j. Justyna, nie kupiłyśmy jeszcze paczki chipsów i opakowania paluszków. No wiem, ale trochę już nie miałyśmy na to pieniędzy. Ale to nic, nie zaprosiłyśmy aż tylu gości, żeby zabrakło dla nich jedzenia. Justyna, kończymy to nagrywanie i bierzemy się za przygotowanie imprezy. No dobra, ale zanim skończymy, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla naszych widzów. Jeżeli chcielibyście się wybrać na imprezę z nami, to już tego lata będą ku temu 3 okazje. Planujemy zorganizować 3 meetupy, jeden w Katowicach, drugi w Warszawie, trzeci w Krakowie. Wszystkie szczegóły na temat tego, jak wziąć w nich udział, tam na dole w opisie. A my widzimy się z Wami już za tydzień o 19:00. Co prawda nie będzie imprezy, ale też będzie fajnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. O nie, 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 nie. Czekaj. Tylko ja mówię tak do Ciebie. Tak. A Ty jesteś na lodówce, więc... A ja jestem na... Chodź, o nie, 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 nie.